Velmi dobře, je to příjemná jízda, jezdíme kolem 50 za hodinu, taková pohodová, dáme si tam troječku a jen to švistí. Velice příjemné. Je to americký výrobek Auburn 666, byl vyroben v roce 1928 v Americe, v Indianě, ve státě Auburn, od toho je ta název. To jeden z samochodów, które 12 lipca przejechały przez ulicę Bielska-Białej i przed bielskim ratuszem prezentowały się podczas konkursu elegancji. Potem na placu ratuszowym każdy z bliska mógł zobaczyć auta, które przejechały trasę 37. Międzynarodowego Beskidzkiego Rajdu Pojazdów Zabytkowych. To modele z różnych okresów rozwoju motoryzacji, linia nadwozia i kolor karoserii, które zadowalały każdy gust. Zachwycaliśmy się również samochodami w innych kolorach. Oj, bardzo, bardzo, przede wszystkim tym czerwonym, sportowym. Super. A co nam się podoba w tych zabytkach motoryzacji? No, że są stare, takie zadbane. I nigdy już nie wrócą. Niesamowite wrażenie. Jak przeniesienie się do innych czasów, totalnie. No przede wszystkim mają ten urok właśnie takich czasów, które już niestety nie wrócą. Czego bardzo żal, zwłaszcza myślę, że takim osobom jak moja mama, która ma 88 lat. Każdy z samochodów ma swoją niezwykłą historię. To jest samochód właściwie przedwojenny, bo BMW 327 był produkowany w latach 37 do 40. A to po przejęciu przez okupanta radzieckiego Niemiec po wojnie powstała taka fabryka, się nazywa Autovelo i w Eisenach był produkowany dalej pod tą postacią. On się różni troszkę od przedwojennego, niedużo, ale właściwie jest to samo auto. A ta Volga stała w garażu i z 60 roku ona projechała 38 tysięcy kilometrów. И на этом самоходе мы на своих колах приехали из Минска Белорусского, в Бельско-Бяло, и все идет. Значит, я co rok prawie jestem tutaj, coraz coś nowego jest. Generalnie są fajne, miło popatrzeć. Bardzo fajne, takie jakby jak współczesne. Tak współczesne? Niczym tak. Się nie różnią? Różnią się trochę. Trochę się różnią, ale fajnie oglądać akurat. No. Są bardzo fajne, są. Ja lubię właśnie takie samochody oglądać, są starsze, trochę, znaczy zabytkowe. I tam przykład ten, te auto, te BMW, to tak zwana jest kapsuła. I ja wraz w niej usiadłem, czułem się jak w jakiejś rakiecie, jak tak się czułem. I w ogóle są fajne te auta. 37. Międzynarodowy Beskidzki Rajd Pojazdów Zabytkowych trwał od 9 do 13 lipca. Na jego trasie znalazły się m.in. Bielsko-Biała, Jeleśnia, Istebna, Żywiec, Szczyrk, Cieszyn. To prawdziwa mafia tu przyjechała? Tak, prawdziwa, amerykańska. A czemu prawdziwa amerykańska po czesku mówi? Jak se niekto z ciebie do Ameryki, tak by z Ameryki jsme se przestěhovali do Czech.